slocie jest taka, że siedzi i czeka, aż samolot będzie mógł być. Także przez najbliższe 2 godziny. Muszę się uczyć cierpliwości. Najbardziej wkurzające w takich slotach jest to, że każdy z działów obecnych tu pod samolotem wypruwa sobie żyły, żeby zrobić ten samolot na czas. I dzieje się sytuacja, że ktoś gdzieś się zakręci, nie przyjdzie, miną 2 minuty i wszyscy muszą czekać 2 godziny i nic się z tym nie da zrobić. Ile kilo dobieramy? To ja do nich od razu zadzwonię. Bo muszą być pełne zbiorniki. Bo tak nie możemy lecieć. To mają nic, to ma więcej. No i się sytuacja wysypała. Już wiemy, że rejs na pewno nie będzie punktualnie. Dlatego, że zostało zalane paliwo nie do pełnych skrzydeł. No a niestety na tym rejsie akurat wyważeniowo jest tak, że muszą być absolutnie pełne skrzydła zapełnione paliwem. Idę poinformować Tomka o tym, że nie możemy zacząć boardingu i na razie tak naprawdę nie znamy godziny, kiedy będziemy go mogli zacząć. Jest to coś, czego nie można było do końca wcześniej przewidzieć, bo rejs jest taką żywą machiną, żywym organizmem i jeżeli cokolwiek, jakiś jeden czynnik się zmienia, może wpłynąć też na całą resztę. Na tą chwilę widzę, że mamy opóźnienie, bo jest 16:34. My chcielibyśmy polecieć 16:45 rozkładowo. Nawet nie jesteśmy jeszcze w połowie boardingu, ale myślę, że to opóźnienie będzie nieduże, jeśli żadne dodatkowe problemy się nie pojawią. Generalnie opóźnienia w rejsach oznaczają głównie to, że ludzie nie zdążają na dalsze połączenia, tracą dojazd do miejsca docelowego. Są źli, nie można się im dziwić. No i oznacza to niestety spięcia też nieraz i w gejcie, także generalnie dla gejtu jest to bardzo ciężki rejs. Widzę, że strasznie nam się korek zrobił w rękawie ekonomicznym, więc idę szybko zobaczyć, co tam się dzieje i czy jest coś, w czym mogę pomóc. Korek się tworzy dlatego po prostu, bo nie wszyscy tam wchodzili strefami, zonami, tak jak w ogłoszeniu. Przez to, że wszyscy pasażerowie są ze sobą przemieszani, no to wolniej się rozsiadają, przez to się tworzą kolejki. Jest to dla nas niekomfortowa sytuacja, gdyż nasz samolot musi wystartować przed godziną 21. Jeśli wystartowałby później, jest ogromne ryzyko, że lotnisko w Londynie nie przyjmie naszego samolotu, gdyż już będzie zamknięte względem na ciszę nocną. A wiemy, na jakim etapie jest ten portfel, czy nie? Mam go w swoim gejcie, 34. 4 minuty możemy poczekać jeszcze. Nada jedzie oddać zgubiony portfel. Pani się nawet nie zorientowała. Dobra, lecimy i dajemy. Dzięki. Pa. Mam już, wszystko mam. Na koniec dnia zrobiłam bardzo dobry odcinek. Naprawdę super. Jestem bardzo zadowolona, że pani już zdążyła i nie zostawiła jej portfel w Warszawie. Jak wypycham Dreamlinera, to kiedy on uruchamia silniki, choćbym nie wiem, jak była zmęczona, to wyglądam trochę jak dziecko, które dostało prezent. I naprawdę śmieją się chłopaki z pusza, że mam banana na twarzy za każdym razem, bo po prostu cały czas mnie to niesamowicie kręci.